Serdecznie witam ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Wraz z gośćmi w studio dzisiaj podejmiemy temat radosnego zaangażowania. Zapraszam. Wraz ze mną w studium dzisiaj wezmą udział Monika, Zdzisław. Ja mam na imię Grzegorz. Oczywiście wierzymy, że wśród nas będzie obecny Wielki Bóg i chcemy również przywitać Boga, chcemy prosić o Jego prowadzenie, chcemy prosić o pewną inspirację, o myśli, które wierzymy będzie nam poddawał podczas naszej dyskusji. Pomodlimy się z Moniką. Święty, dobry Ojcze, jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni za Twoje słowo. Wdzięczni Tobie za to, że możemy się spotykać bez żadnych przeszkód i czytać je i analizować i szukać w nim inspiracji do lepszego życia. Dziękujemy Tobie za ten temat, który dzisiaj poruszymy. Bardzo ważny, bardzo wdzięczny temat. I Panie, prosimy z całego serca, aby nikt, kto jest Twoim wyznawcą, nikt, kto wierzy w Ciebie i w Tobie pokłada nadzieję, nie był samotny, ale żeby znalazł przyjaciół, znalazł swoją taką intymną, ciepłą, małą grupę, w której będzie nie tylko dobrze się czuł, ale będzie też wkładał w nią swoje talenty, dary i będzie mógł dzielić się tym, co otrzymał od Ciebie z innymi. O to z całego serca proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję za Waszą obecność, za chęć podjęcia tego tematu, a dzisiaj chcemy poruszyć temat zaangażowania w oparciu o pewną wartościową cechę, jaką jest radość. Bo można być zaangażowanym z poczucia obowiązku, można tak sobie wyobrażać aktywność, ale w jaki sposób robić to radośnie, z takim poczuciem i świadomością, że sprawia mi to radość, że to jest część mojego życia. O tym podyskutujemy, ale pozwólcie, że na początek, z uwagi na to, że jesteście przecież małżeństwem z wieloletnim stażem, chciałbym postawić pytanie, czy według Was Bóg nas stworzył do społeczności? Jak z Waszej perspektywy, z perspektywy rodziny, wieloletnich radości, czasami trudności, czasami problemów, które rozwiązywaliście, patrzycie na tę właśnie kwestię? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie? Czy Bóg stworzył nas rzeczywiście do wspólnoty? No, z pewnością tak, ponieważ już nie jesteśmy sami, a wcześniej byliśmy, więc pociągnęło to nas również do tej społeczności. No i mamy wspaniałą piątkę dzieci, pobłogosławioną przez Pana Boga, więc ta społeczność w naszej rodzinie absolutnie wygląda bardzo pięknie i bez tego nie jesteśmy w stanie urosnąć do pewnych rozmiarów, o których mówi Jezus. Monika, czy zgadzasz się z mężem? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Przecież rodzina jest w pewien sposób odbiciem rodziny w niebie, prawda? Bóg, który sam stanowi pewną taką bardzo, bardzo intymną, trzyosobową rodzinę, powołał kolejne i kolejne istoty i wiemy, że my, chrześcijanie, właśnie jesteśmy stworzeni po to, żeby do tej rodziny kiedyś też dołączyć. A nasze małe rodziny ziemskie, no są takimi... Jeżeli są takimi małymi właśnie przedsionkami tego raju, który nas czeka. No i życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby naprawdę tak było. Można powiedzieć, że to takie małe kościoły, prawda? Ja pozwoliłem sobie wywołać ten temat, dlatego że dzisiaj troszkę czasu poświęcimy na porozmawianie na temat małych grup. A w jaki sposób Pan Bóg organizuje Kościół? Macie jakiś pomysł, jak Pan Bóg, tak patrząc na lekturę Pisma Świętego, z Waszego doświadczenia, uczestniczycie przecież w życiu Kościoła. Jak Pan Bóg organizuje, czy organizował Kościół od początku? Na samym początkiem to była taka maleńka rodzina Adama i Ewy, a ich metodą powiększenia tego kościoła było po prostu polecenie Boże, rozmnażajcie się i rozradzajcie, zapełniajcie ziemię. I stąd właśnie widzimy, jak
taka ta fizyczna rodzina staje się jednocześnie tą duchową właśnie Kościołem i że to jest ten najlepszy wzór dla Kościoła jako organizacji już no nie z krwi i kości, lecz duchową, duchową organizacją. Ta rodzina, która ma swojego tatę w niebie i w której tak naprawdę ci, którzy posłuszni są temu Ojcu, będą się rozwijać, będą szczęśliwi, będą też dobrze wpływać na otaczających ich ludzi, świat. Czyli to nie stoi w opozycji, że na przykład rodzina zabiera mi dużo czasu, mało mam czasu dla Kościoła lub odwrotnie. Wydaje się, że nie, prawda? Po tym, co powiedziałaś, Monika, ja się z tym w zupełności zgadzam, że można znaleźć jakby tą drogę środka, połączyć te kwestie, prawda? Bo rodzina to taki mały Kościół, który no, również rozwija tą więź z Panem Bogiem i przynosi to, co rozwinie również do tej większej społeczności. Zdecydowanie tak. Silna rodzina to silny Kościół. To taki slogan, można powiedzieć, ale tak naprawdę wielka prawda. Mhm. Silne rodziny stanowią silne, potem tworzą silne zbory. Mhm. I inaczej, no po prostu być nie może. No i myślę, że na pewno wydaje mi się, nawet powiem więcej, jestem przekonany, że nie byłbym tym, kim jestem dzisiaj w kwestii charakteru, w kwestii tego wszystkiego, co się w moim życiu stało, kiedy poznałem moją żonę. Bo naprawdę od niej dopiero zacząłem uczyć się pewnych rzeczy, uległości, no tego wszystkiego piękna, które ma kobieta, a nie ma mężczyzna. I Pan Bóg to tak pięknie zorganizował życie w społeczności. Na początku Bóg Ojciec, Jezus, Jego Syn i Duch Święty spotkali się i powiedzieli sobie, słuchajcie, brakuje nam czegoś. My potrzebujemy społeczności. Stwórzmy człowieka na nasz obraz. I z tego wypłynęliśmy, z tej pięknej koncepcji. I jestem zdumiony i fantastycznie czuję się, żyjąc na ziemi, że mam Ojca, który mnie stworzył na swoje podobieństwo. Z miłości i tęsknoty. Tak, możemy wpływać na siebie i to robimy, prawda? Dałby Bóg, żeby tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Sięgnijmy do Słowa Bożego. W Ewangelii Świętego, według Świętego Mateusza, w 9 rozdziale, przeczytajmy dwa wiersze, wiersz 37 i 38 i po przeczytaniu tego wersetu chciałbym pewne pytanie postawić, no bo jest tu ciekawy zwrot, który w tym właśnie fragmencie się pojawia. Ale odczytajmy ten fragment. Ewangelia Świętego Mateusza, 9 rozdział, 37 i 38 werset. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Bardzo dziękuję. To, o co chciałem zapytać na bazie tego tekstu Pisma Świętego, to zwrot, który tu się pojawia w drugiej części, w drugim zdaniu. Pan żniwa. Jak to rozumiecie? Ponieważ Bóg tu mówi o robotnikach, których brak i przypomina o tym, że tak naprawdę On jest Panem tego żniwa. Jak to w kontekście małych grup, rodziny, kościoła może wyglądać? Jak możemy to połączyć? Bo przecież w tym sezonie opowiadamy o tym, czy rozmawiamy o tym, w jaki sposób poprzez wierzącego człowieka Pan Bóg może, posługując się jego darami, zdolnościami, które przecież pochodzą od Pana Boga, poprowadzić osobę szukającą Boga właśnie tą właściwą drogą do Jezusa Chrystusa. No i tu mamy ten zwrot, gdy dzisiaj będziemy mówili o małych grupach, również rozwiniemy ten temat, ale dotychczas na bazie tego, co powiedzieliśmy, jak rozumiecie ten zwrot, Pan żniwa, niektórzy ludzie uzurpują sobie prawo w Kościele do takiego, a nie innego patrzenia na Kościół. O czym mówi nam ten tekst Pisma Świętego? Że wszyscy jesteśmy robotnikami. Dokładnie, wszyscy jesteśmy równi przed Panem Bogiem, prawda? Chociaż Pan Bóg dał nam różne dary, umiejętności, Tak to wygląda. Jest jeden Pan żniwa. A żniwo jest Jego. Mhm. To nie my wypracowujemy to żniwo, chociaż oczywiście dał nam ten niesamowity przywilej, że możemy być współpracownikami, ale to jest Jego dzieło. Czy wydaje wam się, że małe grupy to jest twór Boży?
Czy Bóg stworzył takie małe grupy? Mamy jakieś przykłady w Piśmie Świętym? Takie luźne na razie pytanie, bo sięgniemy zaraz do dwóch tekstów Pisma Świętego, dwóch kolejnych tekstów. Ale takie luźne pytanie na początek. Tak jak wcześniej nadmieniłem, że Ojciec, Syn, Jezus i Duch Święty byli małą grupą. I od tego, myślę, wywodzi się również siła Kościoła, ponieważ sam doświadczyłem tego w moim kościele, gdzie z początku chciałem się schować w większej grupie ludzi. Tak sobie powiedziałem, nie będę widoczny, bo taki byłem trochę schowany. Ale kiedy zauważyłem wypowiadanie ludzi, słowa, tematykę, stwierdziłem, że muszę się otworzyć. I zrobiliśmy takie małe grupy, 3-4-osobowe. I w tych grupach stwierdziłem, że zaczynam poznawać osoby, o których absolutnie wcześniej nic nie wiedziałem. I te osoby, o dziwo, zaczęły się otwierać. Zacząłem poznawać ich problemy. I wtedy zacząłem rosnąć razem z nimi, ponieważ zauważałem mój wzrost, dlatego że myślałem o ich problemach. Powierzałem je Bogu, bo chciałem, żeby ta moja mała grupka była silna. I chciałbym zobaczyć w nich wzrost i ten wzrost widzę do dzisiaj. I jestem chwalcą małych grup, ponieważ to Pan Bóg zapoczątkował i uważam, że to jest bardzo dobra droga. Na początku w Starym Testamencie te małe grupy to były chyba, myślę, najczęściej właśnie zaczynały się w każdym razie od rodzin, o czym już mówiliśmy, ale w Nowym Testamencie przecież taką najbardziej klasyczną małą grupą to był ten zespół, który stworzył Pan Jezus. Tak jak mówią specjaliści od właśnie spraw takich związanych z działalnością małych grup, najlepsza, najbardziej efektywna grupa to 6 do 12 osób. I właśnie tyle było uczniów Pana Jezusa. Dziękuję, proszę. Jeszcze przyszła mi myśl z drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie Mojżesz rozwiązywał problemy narodu Bożego. I był tak zmęczony, umęczony, bo w tym narodzie było mnóstwo problemów, jak wszędzie. I w pewnym momencie przychodzi jego teść. Zauważył, z czym się para Mojżesz i powiedział, słuchaj, tak nie może być. Podziel to po 10 osób. I właśnie to było impulsem do tego, żeby to zrobić. Kiedy to wprowadzili, niezwykła rzecz się stała. Problemy zaczęły być bardzo szybko rozwiązywane. Ludzie bliżej siebie byli, znali siebie w tych dziesiątkach. Naprawdę to jest genialna myśl, która nam pokazała za czasów Mojżesza, że to jest najlepszy kierunek Kościoła do rozwoju. Bóg to przeniósł na człowieka, prawda? Więc czasami myślimy, że problemy uda się rozwiązać schematowo. To tak nie działa. Schematycznie, przepraszam. To tak nie działa. Ten sam problem w przypadku innej osoby może mieć inny ciężar jakościowy, dlatego że jest obarczony innymi doświadczeniami, prawda, innymi trudami. Ktoś inaczej do tego podchodzi, ponieważ ma inną wrażliwość. Więc nie można tak samo podchodzić. I sądzę, że to, coś dzisiaj też powiedziałeś, jeśli była osoba nad dziesiątką, ona mogła te osoby poznać, ona mogła rozwiązywać. Ale gdy mówimy też o Panu Bogu, zwróćmy uwagę, że jest wiele takich wersetów. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj dwa przypomnieli, w zasadzie przypomnieli sobie z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału, pierwsze dwa wersety i następnie wiersz 26. I tu Monika, ciebie bardzo proszę o przeczytanie, więc pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, dwa pierwsze wiersze i następnie wiersz 26. Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Werset pierwszy, sam początek Biblii, pierwsze dwa wersety. Tak, i później 26. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Dziękuję bardzo. Zdzisiu, ciebie chciałbym poprosić, zanim skomentujemy, o fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, z trzeciego rozdziału, wersety 16 i 17.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Dziękuję bardzo. Mamy fragment ze Starego Testamentu, mamy fragment z Nowego Testamentu. Popatrzmy, jak Bóg w Trójcy współpracuje w działaniu, prawda? Mamy historię chrztu, mamy również historię powołania ziemi do istnienia, życia na tej ziemi. I tu jest pokazana ta mała grupa, gdzieś opowiedziałeś o tym, jak Bóg to przenosił w działanie. Czego uczy nas ta historia, gdy Bóg chce to przełożyć na człowieka? Bóg przekłada takie działanie na człowieka. Bóg chce współpracować z człowiekiem. Już zostało to również wspomniane w przypadku Mojżesza, jego teścia, który sugerował pewne rozwiązanie. Wierzymy, że Pan Bóg poddał taką myśl, bo to jest bardzo dobra myśl i do dzisiaj się sprawdza. No ale wiele innych przykładów Pisma Świętego może wskazywać, jak Bóg kierował człowiekiem, właśnie posługując się jakąś małą grupą. To powołanie 12 apostołów. Jeden z ewangelistów wspomina, że Jezus powołał apostołów, żeby z nim po prostu byli. Żeby z nim po prostu byli, uczyli się u jego stóp, a później byli tymi, którzy stali się tym motorem pierwszego kościoła i głosili Ewangelię, również tworząc te małe grupy. Przecież oni właśnie się zgromadzili na modlitwie. Prawda? I to w dzień Pięćdziesiątnicy stąpił Duch Święty. Więc Bóg przekazuje pewne prawdy, oddziaływuje. Tu możemy wiele przykładów wymienić. Abraham i rozmowa na temat Sodomy i Gomory. Bardzo proszę, Zdzisiu. Przyszedł mi taki fragment w Biblii, gdzie Jezus powołuje uczniów, między innymi Jakuba i Jana, braci. I nazywa ich synami gromu. I widzimy po upływie czasu, że ta mała grupa 12 uczniów, a wśród nich nauczyciel najwspanialszy Jezus, zmienia tych uczniów, że potem widzimy takie obrazy po zmianie, że Jan wsparty bardzo często na piersi Jezusa, zupełna przemiana. I to również mi mówi, jako czytelnika Biblii, że jest niezwykła moc w małych grupach, że to powoduje, że człowiek się zmienia. Drugi przykład: Natanael. Siedział pod drzewem i widać, że on przeżywał, miał wielki stres i dylemat, ponieważ idzie drugi uczeń i mówi: chodź, zobaczysz, jakie rzeczy się dzieją. A on mówi: czy z Nazaretu może być co dobrego? Znaczy się, miał wielki dylemat. Zżerała go myśl taka, że tutaj nic dobrego, ja tu żyję i nic nie mam. Kiedy wchodzi w to grono małych uczniów, nagle jego życie eksploduje, nagle widać w nim power, on zaczyna razem z tymi uczniami wielbić Boga i nauczać innych ludzi. I myślę, że to jest kapitalna myśl dla nas dzisiaj żyjących, że to jest najlepszy kierunek dla człowieka rozwoju. Ja bym jeszcze podkreśliła tą cechę lidera, bo mała grupa bez dobrego lidera, jakiś tam wpływ na pewno pozytywny będzie miała, ale jednak nie taki, jakby mógł być, gdy lider jest silny i ideałem tutaj wspomnianym był Pan Jezus, tak? My nie możemy pretendować do tej roli, ale jednak rola lidera we współczesnych dzisiaj małych grupach jest równie ważna. Tak. Poruszamy zagadnienie małych grup, patrząc z trzech perspektyw. Z Bożej, gdzie Bóg współpracuje poprzez Syna, poprzez Ducha Świętego Boga Ojca. Mówiliśmy o tym, jak Bóg przenosił to na człowieka i przenosi dzisiaj na człowieka to działanie w ramach małych grup. I teraz mówimy człowiek. I Monika, bardzo istotnej kwestii dotknęłaś, ponieważ mówimy o liderach, mówimy o ludziach, którzy byli powoływani. No i mamy znowu wiele przykładów w Piśmie Świętym. Mojżesz, który najpierw się obawia. Piotr, który mówi, że pójdzie na śmierć, a Pan Jezus dopiero mówi mu o nawróceniu. Pamiętacie na pewno taki werset z Księgi Amosa, z 3 rozdziału, gdzie Bóg mówi, że nie czyni nic
jeśli wcześniej nie powie tego swoim prorokom, sługom, prawda? No i Bóg czyni właśnie w taki sposób. Bóg przekazuje taki kierunek, wskazuje kierunek również przez tych widzących. Mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym, ale wskazuje również poprzez liderów pewne działania, rozwijając ich darami, umiejętnościami. Jakie cechy według was powinien posiadać taki lider z prawdziwego zdarzenia? Czy to osoba charyzmatyczna, człowiek zapatrzony w siebie, czy raczej z chrześcijańskiego punktu widzenia to zupełnie ktoś inny, człowiek, który patrzy z innej perspektywy na drugiego człowieka, na Pana Boga, na przyszłość, poświęca się. Ja tylko pozwólcie na taką ilustrację, zanim jeszcze poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Kiedyś przeczytałem, że chrześcijanina można porównać do świeczki, która daje światło, wypala się i go cały czas ubywa, ale on daje to światło. Więc to jest swego rodzaju jakieś tam poświęcenie, prawda? W misji, w służbie, w zaangażowaniu dla drugiego człowieka. Jak w waszym rozumieniu taki lider, jakie cechy powinien sobą reprezentować? Ja zdecydowanie uważam, że powinien być charyzmatyczny, ale nie zapatrzony w siebie. Mhm. Bo myślę, że to jest do zrobienia. Być charyzmatycznym, ale zapatrzonym w to prawdziwe światło. Posłużę się takim trochę innym przykładem. Nie z kościoła, bo chciałbym też zwrócić uwagę, że społeczność małych grup to też składa się ze społecznego wyzwania ludzi żyjących, czyli chciałbym trochę sportu zażyć. I miałem taki czas w moim życiu, że zapaliłem się do biegania. Pobiegałem tam z 3-4 dni, potem się zmęczyłem w zasadzie, nie miałem tego poweru, tak? Wróciłem do starego życia, jak to mówią. I rzeczywiście tak jest. Ale kiedy zobaczyłem, że grupa biega i stwierdziłem, słuchajcie, mogę do was dokoptować? Dawaj! I słuchajcie, to się przerodziło w miesiące. I byłem zaskoczony, mówię, to jest niezwykłe. Tutaj byłem sam i zmęczyłem się po 4 dniach, a tu nagle w miesiące się obraca i my biegamy każdego dnia. Potem zaszczepiłem się i zacząłem grać w piłkę. I trener dla mnie był takim wzorem właśnie, bo on mnie pociągnął w takim kierunku, w którym nigdy bym nie poszedł, ponieważ on z każdym z nas rozmawiał, żeby nas ukierunkować, żebyśmy byli 11 takim mocnym zespołem, to musiał każdego z nas poznać, nasze słabości i musiał być na tyle wielki i mądry, żeby spojrzeć z góry i poukładać te klocki, żeby te klocki właściwie na boisku spełniały tą właściwą rolę. I naprawdę to jest niezwykłe. I taki powinien być lider. Można powiedzieć, taki człowiek z pasją. Całkiem niedawno studiowaliśmy księgę Nehemiasza. Nehemiasz był dla mnie takim człowiekiem z pasją. Gdy dowiedział się, że źle się dzieje w Izraelu, w Jerozolimie, że prace nie posuwają się do przodu, zostawił wszystko, wygodne życie i narażony na trudy wybiera się do Jerozolimy i w zasadzie można by powiedzieć, zadać pytanie, czy Bóg nie działa? No właśnie działa, między innymi przez liderów. I to najczęściej są ludzie, którzy potrafią pociągnąć drugiego człowieka. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do listów do Tymoteusza, do pierwszego i drugiego i przeczytali dwa fragmenty. W zasadzie jako podsumowanie tego, co już zostało wypowiedziane. Najpierw drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział i dwa pierwsze wiersze. Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Jezus Chrystus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Czyli można powiedzieć, że lider powołuje kolejnego lidera i powołuje go do tego, żeby on kolejnych liderów szukał, aby zakładać takie małe kościoły, małe grupy. Dziś, jeśli ciebie mógłbym poprosić, tym razem z pierwszego listu do Tymoteusza, to są znane fragmenty z trzeciego rozdziału, 5 pierwszych wersetów. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zdzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał,
dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Bardzo dziękuję. Ci liderzy powołani przez Pana Boga, wyposażeni w pewne cechy, talenty, dary, oddziaływują na grupę. No i teraz mamy wyobrażenie Kościoła. Gdybyście mieli sobie wyobrazić Kościół, czy byłoby to wyobrażenie podobne do tego, które przedstawia apostoł Paweł? Ja przyznam się szczerze, że chyba piękniejszego nie ma. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale przyrównanie do ciała, żyjącego organizmu, który ma potrzebne ręce, oczy, uszy, nos, niektóre członki częściej wykorzystywane, inne mniej, jest no fantastyczną ilustracją tego, w jaki sposób ten Kościół żyć powinien. Jedna jest głowa, to wiemy na pewno, może być wiele palców, ale jedna jest głowa. Jeśli mielibyście wyrazić jakieś takie wasze marzenia na temat Kościoła w dzisiejszych czasach. Nie mówię tylko o Kościele Adwentystów, mówię ogólnie o Kościele Bożym. Widzicie na pewno jakieś wartości pozytywne, ale widzicie pewnie jakieś słabości. Wiele osób będzie nas oglądało, może wezmą sobie do serca pewne myśli, którymi się podzielicie. Co by to było? Co byście chcieli zmienić? Co byście wskazali jako pewną radę, kierunek na podstawie waszych obserwacji? Czego Kościołowi w dzisiejszych czasach brakuje? Może brakuje czegoś, co wyżywał Kościół wcześniej, starotestamentowy, nowotestamentowy. Dzisiaj może tego brakować. A może mamy same dobre odczucia i nie ma czegoś takiego, co wskazalibyśmy jako pewną może słabość niewielką do poprawy, jak wam się wydaje. Wiem, że trudne pytanie. Może jesteście zaskoczeni. A może potraficie odpowiedzieć na podstawie waszych spostrzeżeń. Mnie się wydaje, że Kościołowi brakuje pokory. Bo gdy widzimy ten piękny, faktycznie naprawdę doskonały obraz, tą ilustrację Kościoła jako ciała, to widzimy tam, zresztą sam apostoł o tym mówi, że są takie bardziej czcigodne członki ciała i są takie mniej czcigodne. Myślę, że no, to jest takie ludzkie. Każdy chce być tym czcigodnym. Jest naprawdę, znam takie osoby, ale jest ich naprawdę niestety chyba niedużo wciąż, które chciałyby spełniać te mniej ważne, trudniejsze, bardziej poświęcone właśnie, bardziej związane z takim poświęceniem funkcje. To wydaje mi się największą bolączką. I no, ciało, które po prostu... w którym pewne właśnie członki nie działają tak, jak trzeba, nie będzie zdrowe i to jest ten problem. Dziękuję bardzo. Przypomniał mi się taki motyw w moim życiu, kiedy zapragnąłem czegoś głębszego, duchowego i stwierdziłem, idę do tego kościoła, bo czuję, że ten kościół ma prawdę. Tak czuję całym sobą. I pamiętam, przełamywałem swoją słabość. Byłem indywidualistą, tak trochę się bałem takiej większej grupy, więc chodziłem wokoło tego kościoła, wejść, nie wejść. I naprawdę to jest niezwykłe. I po raz kolejny dowiaduję się o potędze małych grup, ponieważ był człowiek, który w tym kościele pełnił taką rolę zapraszającą. I zauważył mnie i zobaczył mój dylemat i po prostu mnie... zawołał z uśmiechem i po prostu, i do dzisiaj dziękuję mu, bo po prostu wszedłem bez żadnego problemu. I od tamtej pory, od tamtego momentu zrozumiałem, że nie można bagatelizować tych małych grup, najdrobniejszych rzeczy w kościele, bo one niezwykle są pomocne i służą. W moim zborze jest teraz tak, że jest mnóstwo muzyki pięknej, a to tylko dlatego, że dzieci nasze posłaliśmy do szkoły muzycznej, bo stwierdziliśmy, że potrzeba jest w kościele również tej pięknej muzyki, którą niebo jest otoczone
I Pan Bóg dał nam wyraz taki, że w tym kierunku również. I nasz zbór poszedł w tym kierunku. Dzieci pięknie grają, jakby wprawiają w nas tą nutę, która gdzieś była wcześniej uśpiona, bo nie było tej muzyki. A teraz tak pięknie jest w naszym zborze. Zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają. Jest naprawdę kapitalna sprawa, więc te małe grupy, ja całym sercem jestem za nimi i ja apeluję, żeby to było również w naszym kościele i mam nadzieję, że to widać. Czyli taki niedosyt jest troszkę też tych małych grup, tak? Nie doceniamy tego, co Pan Bóg, o czym dzisiaj mówimy i co Pan Bóg powoływał do istnienia zawsze, na każdym etapie. Tak, tak. Ja jeszcze chciałam może podkreślić jedną sprawę. Pokora związana jest z posłuszeństwem w ogromnym stopniu, już patrząc na dzieci, tak? Ale i przecież my, dorośli, chrześcijanie, dokładnie tak samo jesteśmy dziećmi, tak samo potrzebujemy pokory i posłuszeństwa. Chciałam poruszyć tutaj przykład, kiedy właśnie zastanawialiśmy się zanim rozpoczęło się to nagranie, nad właśnie tematyką małych grup i tego, jak one działają. Przyszła mi na myśl, słuchajcie, taka mała ekipa, było nas 5-6 osób, organizująca festiwal twórczości dzieci, miał miejsce całkiem niedawno temu. Grupa w jakimś sensie stworzona dość przypadkowo, po prostu jedna z osób, która miała pomysł, aby to stworzyć, zaprosiła do współpracy kilka innych osób, które nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowały, w tym sensie przypadkowa grupa. I dla mnie było naprawdę niezwykłe to, jak w zupełnie naturalny sposób każdy z nas w tej grupie wziął na siebie rzeczy, w których po prostu był najlepszy. I dzięki temu, bez jakiegoś, nie wiem, szukania, zastanawiania się i tak dalej, dyskusji, przepychanek, każdy zaczął robić to, co raz lubi, a dwa umie. Czyli jakby spełniać tą funkcję, tak? Tak jak w organizmie ludzkim, tak? Ja jestem komórką, nie wiem, tą, która ma zabijać zarazki, to ja się po prostu tym zajmuję, niczym więcej. Nie pretenduję do jakiejś nie wiadomo jakiej roli innej. I tak było też tutaj. Efekt, no, każdy sobie może obejrzeć, jak to wszystko wyszło. W każdym razie w sensie organizacji, choć czasu było skrajnie mało, efekt został osiągnięty, tak? Termin został dotrzymany i wszystko jakby się udało. Przy oczywiście wielkiej też, no, takim wielkim wysiłku i czasie włożonym w to. Ale chcę podkreślić właśnie to. Każdy robił to, do czego był tak naprawdę powołany, zgodnie ze swoimi darami. To jest ta siła małych grup również, tak? Bo małe grupy też złożone są zawsze z osób, które różne rzeczy umieją, w różnych rzeczach są dobre i kiedy połączą też to do takiego wspólnego worka wrzucą, który to worek ma się rozpruć dla innych, to wtedy to jest dobry efekt. To jest też wielka umiejętność, dar od Pana Boga. Uważam, kiedy grupa potrafi wykrzesać z osób, które naprawdę są lepsze w czymś niż lider, czy lider sam, potrafi wykrzesać z grupy właśnie to, co optymalne, prawda? Żeby ukierunkować tę siłę, tę moc wykrzesaną najlepiej, jak to tylko możliwe, bo przecież nad naszym organizmem też się pochylamy bardzo często, staramy się dobrze odżywiać i ustawiamy nawet odżywianie, aktywność optymalnie, żebyśmy się czuli zdrowi, żeby z tego zdrowia najdłużej korzystać i żeby Pan Bóg nam w tym błogosławił. I wydaje mi się, że dokładnie to, co Monika powiedziała, można to przełożyć na działanie małych grup. No, czyli tak jak stwierdziliśmy, to działanie małych grup mogłoby być bardziej doceniane w wielu miejscach. Niektórzy twierdzą, że w jakichś sytuacjach może Kościołowi troszkę za mało takiej sprawiedliwości, może czasami troszkę miłosierdzia, więcej powinno być w niektórych sytuacjach. Może to czytelnictwo Pisma Świętego powinno się troszkę pojawić, może więcej czasu powinniśmy spędzać na modlitwie. To są tylko rzeczy, które gdzieś tam zauważamy, nie w każdym zborze, nie w każdej społeczności, ale mówimy przecież o tych małych grupach. Mój szwagier akurat bardzo dobrze zna się na pszczołach. Często rozmawiamy, to podaje mi takie ciekawostki, jestem zaskoczony, ale zobaczmy, organizm, niesamowity organizm, ul, każde to stworzonko wie, co ma robić i krzesa
optymalnie to, co można wykrzesać z siebie, aby ta społeczność no, funkcjonowała jak najlepiej. I dałby Bóg, żeby z nas mógł on właśnie wykrzesać to, co najlepsze, bo tak naprawdę wydaje mi się, że lider nie musi być omnibusem, nie musi wiedzieć wszystkiego, nie musi umieć zrobić wszystkiego. No, dzielimy się odpowiedzialnościami i Pan Bóg obdarza nas odpowiedzialnościami, a przecież On by zrobił dużo lepiej niż my pewne rzeczy. Proszę bardzo. No i ten przykład płynący z Biblii jest tak niezwykły, że tych 12 uczniów potrząsło tamtym światem w tamtym czasie, że jak Biblia sprawozdaje 3000 ludzi w jeden dzień. To znaczy, to do nas przemawia nieprawdopodobnie, że jest niezwykła potęga. Socjologowie dzisiaj wypowiadają się, że najlepsze grupy, czy to sportowe, czy kluby zdrowia, czy jakakolwiek dziedzina społeczna, w której się człowiek chce znaleźć, to są od 6 do 12 osób. Więc nawet tutaj jest jakby pole do popisu i jakby wyzwanie dla ludzi, że słuchajcie, twórzcie te małe grupy w jakiejkolwiek dziedzinie chcecie, bo naprawdę tam jest power, tam jest jakiś nośnik, który ciebie podniesie na wyższe stadium, na wyższy poziom. To jest chyba najlepsza droga do rozwiązania różnych problemów, które mamy. W podsumowaniu ja pozwolę sobie przypomnieć z Księgi Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, wiersz 46 i 47. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością, w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. A przecież o tym mówimy. W tym właśnie sezonie. Mówimy o tym, w jaki sposób Bóg przez nas może wskazać drogę drugiemu człowiekowi. I tutaj mamy świadectwo, przykład tego. I te cechy, o których powiedzieliśmy, właśnie oni prezentowali sobą. Małe grupy, chęć wspólnoty, angażowania się, wykrzesania tego, co najlepsze, by Bóg wykrzesał z nas to, co najlepsze. I przy tym się rozwijali ci ludzie, prawda? Bóg im pomnażał ich duchowość, ale również błogosławił tym, którzy w ich otoczeniu gdzieś tam przebywali. Gdybyście tak mieli w podsumowaniu powiedzieć jeszcze troszkę o cechach tych małych grup, co jeszcze byście dodali oprócz tego, co już wspomnieliśmy, że dzisiaj zgłaszałeś? Radosne zwiastowanie, jest no taki właśnie, tytuł. Tak. Więc ja pamiętam siebie biegającego właśnie przez te 4 dni. Endorfiny. Ale chciałbym nawiązać do tej radości. Jednak nie byłem radosny po 4 dniach, bo wróciłem do starej koszuli. I taki zniesmaczony wchodziłem potem w tą grupę większą, która biegała. I słuchajcie, radość mi przyszła z tego, że ja już nie biegam 4 dni, 10. I we mnie naprawdę coś takiego urosło, że ja się cieszyłem z tego, że pokonałem jakieś słabości, jakiś czas, który był dla mnie przerażeniem. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo w tym człowiek znajduje ukojenie, tą radość, zapał i wszystko, co Duch Święty nam jest w stanie zaoferować, a ma wachlarz tak niesamowity i niezwykły dla każdego człowieka żyjącego na tej ziemi. Tak, no o tym musimy na koniec wspomnieć, prawda, że to zaangażowanie, ta chęć uczestnictwa, zresztą w waszych wypowiedziach to również dominowało, no powinna być radość, ta cecha, która to gdzieś spaja i daje nam poczucie tego, że nie robimy tego tylko z poczucia obowiązku, bo coś trzeba, ale to jest część naszego życia, prawda, angażujemy się w to i krzesamy właśnie z siebie ten ogień, którym Bóg nam pobłogosławił. Nie bez przyczyny tytuł filmu Mela Gibsona opowiadający historię Jezusa Chrystusa nosi tytuł Pasja, prawda? Bo Jezus z pasją to robił i chociaż to była męka, ciężar, trud, jaki podjął, no robił to z pasją i dałby Bóg, żebyśmy my również z pasją tak się angażowali. Na koniec w podsumowaniu, dziękując za waszą obecność, za wasze wypowiedzi, przypominam tekst, który pokazuje nam
rolę Boga w naszym życiu, w jaki sposób Bóg chce w naszym życiu najpierw zrobić porządek, aby poprzez nas również innych prowadzić i w ich życiu robić porządek. Znany werset z Pisma Świętego, Ewangelia Świętego Jana, 15 rozdział, 5 werset. Ja jestem winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Chociaż tę myśl powtarzałem już wielokrotnie, przypomnę ją, że tyle, ile Chrystusa mamy w sercu, ile tego ognia wykrzesamy w sercu w ciągu tygodnia, w relacjach, w domu, w tych małych kościołach, w małych grupach, tyle tego Chrystusa przyniesiemy w sercu do kościoła. I dałby Bóg, żeby było tego Chrystusa w naszym sercu jak najwięcej. Pomódlmy się na zakończenie. Łaskawy nasz Panie, pochylamy się przed Twoim świętym majestatem z wdzięcznością, z radością w sercu, że uczysz nas kroczenia każdego dnia, aby radość nasza była pełna i tego pragniesz, tego nauczasz. Dzisiaj rozważaliśmy o radości, o życiu w pasji. Dziękuję za te przykłady biblijne, które zachęcają. Dziękuję za nasze doświadczenia, które mamy. Wierzę, że ta lekcja poruszyła wielu internautów słuchających nas. I bardzo proszę, łaskawy Panie, dotknij każdego tutaj nas w studio, tych wszystkich ludzi nas słuchających, oglądających, aby w ich życiu urosła pasja do niezwykłych rozmiarów, radość, aby nasze życie było pełne wdzięczności, pokoju. A proszę, wysłuchaj tej modlitwy, tych słów w imieniu Jezusa. Amen. 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 Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za udział. Drodzy widzowie, dziękuję również za Wasz udział, za Waszą obecność. Niech Bóg w Waszym życiu zawsze będzie pierwszy. On pamięta o nas każdego dnia. Pamiętajmy również i o nim w naszych obowiązkach, zajęciach, bo Bóg chce wykrzesać taki dobry ogień z naszego serca. Wielu błogosławień na nadchodzący tydzień i zapraszamy na kolejne studium pod tytułem Opowiadanie historii Jezusa. Zapraszam.